Pierwotnie to spotkanie w dniu dzisiejszym miało mieć miejsce tam nieopodal, po drugiej stronie ulicy, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Miała się odbyć projekcja filmu Luther, na którą być może niektórzy z Państwa byli przygotowani, ale niestety pan prorektor Arnold Łączyński uznał, że robimy tam wiec przedwyborczy, propagandę wyborczą i nakazał odwołanie tej projekcji, przy czym zaznaczył, że po 3 marca po wyborach taka projekcja jak najbardziej może mieć miejsce, także spróbujemy się przekonać i już teraz zapowiadam, że zaprosimy pana reżysera filmu na projekcję filmu na Wydziale Nauk Społecznych w przyszłym miesiącu. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym ze spotkań przedwyborczych. Poprzednie miały miejsce we Wrzeszczu, w sobotę. Wczoraj był wykład pana doktora Krajskiego o masonerii. Dzisiaj spotykamy się tutaj, natomiast już teraz zapowiadam, że jutro o godzinie 15 odbędzie się manifestacja Pro-Life pod Neptunem na Długim Targu. I później idziemy na pokaz filmu Eugenika w reżyserii pana Grzegorza Brauna. Będzie również spotkanie z panem prezesem Fundacji Pro Prawo do Życia, panem Mariuszem Dzierżawskim o 17.30 w hotelu Fahrenheit przy ulicy Grodzkiej. To jest koło, jak to mówił słusznie, koło dawnej lodziarni Miś. Przedłużenie podwala staromiejskiego, tam nieopodal Motławy. Kolejne spotkania mamy w sobotę. O godzinie 17.00 spotykamy się na Przeróbce. Jest to osiedlowy Dom Kultury Kolejarz oraz o godzinie 19.30 dla mieszkańców Oruni w hotelu Zatoka. Te wszystkie spotkania mogą Państwo znaleźć zarówno na Facebooku, jak i na naszej stronie www.grzegorzabrauna.pl. Kolejne spotkanie ma miejsce w niedzielę. To będzie nasza konwencja wyborcza, w której wezmą udział nasi koalicjanci z Koalicji Propolskiej. Będzie pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego i pan dr Sławomir Mencen, wiceprezes partii Korwin. Także o 15 w niedzielę w hotelu Sadowa przy ulicy Łąkowej, nieopodal Akademii Muzycznej, czy Domu Muzyka, czy Kościoła Świętej Barbary. Nasza konwencja wyborcza, pierwsza i ostatnia, na którą wszystkich zapraszamy. Kolejne spotkania od poniedziałku do piątku będą sukcesywnie ogłaszane, prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. Mamy również ulotki, mamy 1000 ulotek do zabrania. Mamy około 100 osób, więc każda osoba bierze 100 ulotek i rozniesie dzisiaj i jutro 1000 ulotek. To tyle tytułem wstępu i ogłoszeń, a teraz oddaję głos już naszemu przyszłemu prezydentowi. Szczęść Boże, dobry wieczór. No jednak, bo Państwo tam z tyłu bylibyście poszkodowani. Szanowni Państwo, tak. Sytuacja nadzwyczajna pod wieloma względami. Okoliczności niestandardowe. Ledwie parę tygodni temu, kiedy zaczynał się ten rok 2019, nikt z nas tu zebranych ze mną na czele nie przypuszczał, że będziemy mieli okazję mówić o sprawach Gdańska, Polski, cywilizacji w tym mieście i w całej galaktyce. W takiej właśnie sytuacji, w sytuacji kampanii wyborczej, której miało nie być. Bo przecież główni gracze na tej scenie politycznej, post-PRL-owskiej, do tego stopnia już się zapomnieli, że ogłosili publicznie, że zamierzają sobie podać władzę z rąk do rąk, ponad głowami gdańszczan. No i stąd impuls do akcji, zachęta w tym, żeby stworzyć wybór, dać Państwu możliwość decydowania o przyszłości w tym skromnym zakresie, w jakim ustrój demokratyczny przyznaje Państwu to prawo. Będę bardzo wdzięczny obecnym
którzy przybyli na to spotkanie. Będę bardzo wdzięczny obecnym za zajęcie miejsca i nie peregrynowanie w trakcie mojej oracji, która postaram się, żeby nie była za długa. Po pierwsze więc dać wybór gdańszczanom. Osobiście nie jestem nawet demokratą, jestem monarchistą. Kto chciałby polec za marszałka Kuchcińskiego? Kto chciałby polec za kolektyw 460 plus 100 plus kilkudziesięciu plus następnych 100 kilkudziesięciu z kancelarii prezydenta? Ale jestem legalistą, staję na gruncie prawa. Chciałbym je zmieniać, chciałbym bardzo wiele zmienić w Polsce i Gdańsku, ale stoję na gruncie prawa i opowiadam się za niezmienianiem reguł gry w trakcie rozgrywki. Bardzo prosta zasada. Jak już gramy, dokończmy tę partię, kierując się tymi zasadami, które zostały przyjęte. No. I oto następuje taka godzina prawdy, taka chwila próby. Ci, którzy mają usta pełne frazesów demokratycznych, którzy tutaj w Gdańsku przecież przez ostatnie miesiące, całe długie sezony innych pouczają, dowodzą, że demokracja w Polsce zagrożona, a oni sami stąd z Układu Gdańskiego stanowią rzekomo wzorzec. Wzorzec pryncypialności demokratycznej. Otóż ci ludzie właśnie, jak przychodzi co do czego, to czynem świadczą o tym, że w istocie wyznają zupełnie inne zasady. Że chcą zupełnie innego świata. Takiego świata, w którym są równi i równiejsi. Takiego świata, takiego Gdańska, który nie jest frontem do gdańszczan, ale frontem do mafii, służb i lóż, które na tym terytorium mają swoje żerowisko. Można powiedzieć bez przesady, od pokoleń mają swoje żerowisko, ponieważ służby sowieckie i służby niemieckie i służby brytyjskie i żydowskie urządzały to miasto jeszcze zanim się skończył PRL. Jeszcze zanim się skończył PRL, tutaj było łowisko talentów. Headhunterzy ze Służby Bezpieczeństwa, ze Stasi i innych organizacji trzy i więcej literowych tu szukali talentów i znaleźli wiele talentów. I otóż te talenty właśnie tworzą Układ Gdański, który sprawia, że gdańszczanie nie są u siebie, nie jesteście Państwo u siebie, ani w tym wymiarze osobistym, bo się Wam odmawia prawa na przykład do wykupu własnych siedlisk, nieruchomości, mieszkań, jednocześnie podnosząc czynsze, ani też w wymiarze zbiorowym, politycznym, nie jesteśmy tu my, Polacy, u siebie, ponieważ status prawny w świetle prawa międzynarodowego Gdańska i okolic jest mgliście niewyjaśniony. I to są straszne zaniedbania, to są potworne remanenty, nieodrobione lekcje z historii, sięgające czasów nie transformacji ustrojowej przełomu lat 80., 90., ale sięgające drugiej, a nawet i pierwszej wojny światowej. O tej pierwszej wojnie światowej myślę, kiedy w różnych mniej wyjściowych dzielnicach tego miasta oglądam wilhelmińskie bruki, oglądam na stogach ulice wyłożone jeszcze PRL-owską, a może i dawniejszą trelinką. I tego wszystkiego nie ma w programach telewizji głównego ścieku. Tego wszystkiego nie ma w kolorowych dodatkach do gazet, w których się przedstawia Gdańsk jako wizytówkę, jako prymusa transformacji ustrojowej. Gdańsk dzisiaj jest Gdańskiem
dla ludzi Układu Gdańskiego, a ludzie Układu Gdańskiego, no to są ci wyselekcjonowani przez mafię, służby i loże. Wczoraj gościł w Gdańsku na zaproszenie mojego komitetu wyborczego pan dr Stanisław Krajski, więc o tych lożach sporo było mowy. To nie jest bajka o żelaznym wilku, to nie jest jakaś historia wyssana przez kogokolwiek z palca, to się rzeczywiście dzieje. Gdańsk, owszem, jest matecznikiem masonerii od wieków i zdaje się, że ta tradycja daje teraz silnie znać o sobie. Gdańsk dla deweloperów, inwestorów, dla każdego marsjanina, dla uchodźców, nachodźców, Gdańsk tęczowy, różowy, kolorowy, tylko nie biało-czerwony i nie dla Gdańszcza. To, że Gdańsk dryfuje gdzieś w dalekie strony, oddala się od Rzeczypospolitej Polskiej, to się manifestuje na różne sposoby. Nie wiem, czyście Państwo to odnotowali, jak niepostrzeżenie Gdańsk z miasta wolności stał się w tej frazeologii propagandowej, stał się na powrót wolnym miastem gdańskim. To jest brzydka zabawa, to jest igranie z suwerennością Polski. Nie wolno tego robić. Akurat w Polsce trzeba być mądrzejszym. Nie można robić takich rzeczy, nie można uprawiać takich flirtów z projektami, ideami, koncepcjami geopolitycznymi, które były w swoim czasie realizowane w sposób oczywisty. Na kursie kolizyjnym z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Co może tutaj zmienić człowiek przybywający? No może nie jest tak daleka, bo Polska przecież w obecnych granicach nie jest taka wielka, ale przybywający z zewnątrz do Gdańska. No właśnie, proszę Państwa, może zmienić wszystko, ponieważ ludzie będący dziećmi tego układu, jeśli nawet nie funkcjonariuszami mafii, służb i lóż, czy frontu ideologicznego, jeśli nawet nie lojalnymi współtwórcami Układu Gdańskiego, choć i to bywa, to dzieci Układu Gdańskiego nie zmienią tego układu. Żeby układ zmienić, po pierwsze trzeba go opisać. Jest takie w matematyce wyższej prawo Gödla, tak? Trzeba wyjść poza układ, żeby go zobaczyć i wtedy dopiero można go opisać, a opisawszy rozmontować. Co by znaczyło w praktyce kierowanie się takimi zasadami? W praktyce, proszę Państwa, po pierwsze audyt. Audyt. Jak kasjer siada w okienku, to sprawdza, czy poprzednik nie zostawił mu manka w kasie. Trzeba sprawdzić, jakie były wpływy i wydatki, jakie były działania i jakie były zaniechania. Audyt powinien w związku z tym dotyczyć nie tylko decyzji finansowych, ale także procedur urzędowych. Ot, na przykład upominam się, już kolejny dzień, upominam się o audyt procedur urzędowych z dnia 13 stycznia 2019 roku. Bardzo prosta rzecz, żeby w Gdańsku Śródmieściu urządzić dużą imprezę na cztery fajerki, trzeba taką imprezę zalegalizować. Ona została zalegalizowana w sposób, wszystko na to wskazuje, niespełniający norm proceduralnych. Zarejestrowano wyłączenie pasa ruchu, a nie zgłoszono chęci organizacji imprezy masowej, a więc takiej, w której weźmie udział 1000 lub więcej uczestników, tam zalicytowano 4000, ale dalej poprzestano na wyłączeniu pasa ruchu. I otóż ja pytam o rzecz bardzo prostą. Kto skierował pismo do Urzędu Miejskiego i kto na tym piśmie sporządził adnotację, akceptuję, zatwierdzam, przyjmuję do wiadomości.
czyją ręką, czyim długopisem, jaki podpis widnieje na tym piśmie. Myślę, że ta informacja należy się gdańszczanom. Gdańszczanom, którzy w ostatnich tygodniach stali się obiektem zmasowanej operacji propagandowej, operacji, która z wszystkich państwa uczyniła w opinii publicznej kraju i zagranicy żałobników, którzy łączą się w bólu nie tylko po stracie poprzedniego ojca miasta, ale wręcz po stracie jakiejś idyllicznej przeszłości, która się rzekomo wiąże z poprzednią władzą miejską. No i stąd ta koncepcja, że nie procedura demokratyczna, tylko feudalne dziedziczenie ma przekazać władzę w ręce kontynuatorów tego samego układu. Zejdźmy na grunt faktów. Zejdźmy na ziemię i szukajmy odpowiedzi na proste pytania. Co tutaj się właściwie wydarzyło? No myślę, że to jest podstawowa sprawa, dlatego że proszę Państwa, bynajmniej nie chodzi to tu o jakieś małostkowe uprzykrzanie innym ludziom życia przez dopytywanie się o jakieś zaszłości, bo to jest zaszłość ciągle jeszcze żywa. No i tak praktycznie, jeżeli w urzędzie miejskim jest ktoś, kto skrewił do tego stopnia, że obszedł, czy pominął, czy nagiął, naciągnął procedury, no to może ten ktoś sam nie wie o tym, że błądzi.